Witam wszystkich z tej strony Allog, a to jest Farming Simulator 2013. Dzisiaj jest ze mną Titus. Cześć, witam wszystkich. I Paweł. No siema, witam. Witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się dowożeniem obornika do szklarni, który tam sobie niedawno zakupiliśmy. Tutaj mamy taką przyczepę. To jest przyczepa pożyczona. Będziemy nią właśnie wozić obornik. Zaraz się dowiecie wszystkiego, jak to tam będzie wyglądać. No i jeszcze przypomnę tam przy okazji, że w poprzednim odcinku zajmowaliśmy się świniarnią. I jak to tam wygląda w tej chwili, nasze statystyki. Krowy tutaj to na razie nas chyba nie interesują. Owce też jeszcze nie. I tutaj mamy już 15 świń na wydajności 80%. Dobra, no to co, zaczynamy, nie? No, zaczynamy. No, ja tutaj dodać, ja najpierw z Allogiem będziemy tutaj ładować gnój na przyczepę do Titusa, a ty będzie woził tam, rozładowywał koło szklarni. Tak, a później jak już pierwszy transport będzie załadowany, to ja się po prostu przemieszczę pod szklarnię New Hollandem i będę kładł z tej kubki, która tam będzie, będę kładł ten obornik już bezpośrednio w koryta szklarni. No, szefie, co z tobą? I koniec jazdy. Nie wyciągniesz się? Raczej nie. Poczekaj. A weź spróbuj odcelić. Nie, poczekaj, no. nie, poczekaj. Ja go spróbuję kołami. Koła mu spróbuję przepchnąć. Ale tak... nie, niech odczepi ten obciążnik i cofnie do tyłu. Nie obciążnik, przyczepę. Stój, nie kręć kołami, bo mnie ale, Alosz, ale obciążnik tutaj jest ten, po tej stronie i on właśnie nie może wyjechać na tego pas i teraz normalnie cofnie. Faktycznie. Patrz, pojawia jak sklep, tylko półek brak. O kurde, o i teraz niech podjedzie. Nie, bo się otworzy. Aha, to czek. Ja, i dobra, ja to wezmę, zostaw. Albo podjedź, niech ci się otworzy, o, właśnie. A ja nie mam tego. Słuchaj, wyjedź, jak sobie ten. Postaw nam tu tą przyczepę. I działaj sobie tam. Dobra, może być. Tu za niski mam ten tur, wiesz? Nie będę się tu siłował w tej chwili. Ale coś tam nasypałeś, z tego co widać, nie? Tak, ale to... Ale pod, jak przyczepy z dzierą. Podniósł się do góry, nie? Sodem. No. Nie będę tutaj zdzierał przyczepy. No, jeszcze. 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 Więc. Dobra, dzięki, gra muzyka. Jak widzieliście na początku, mała wpadka. No, musi być odcinek urozmaicony, tak? No, musi coś się dziać, nie? Co ty, Titus, nie wiesz? Dawaj, Paweł, dawaj. Dobra. Ale obciąża dużo, nie? No. Dosyć pokaźną mają tą przyczepę na biogazowni, nie? No, muszą.
Jest tam jest większy obrót, także taka przyczepa jest im potrzebna. No, właściwie tak. My też ruszyliśmy, jak widzieliście, tam z chlewnią. Paweł za lokiet tam zrobili trochę porządki. Tak, zresztą teraz pójdę tam jeszcze, nie? Zobaczymy. Pojawiło się trochę świnek i przy okazji nam przybędzie też coś nawozu sztucznego. Jak mamy świnki, dokarmiamy. Sztucznego? Jakiego sztucznego? Naturalnego? Sztucznego, naturalnego. Wojska kupa! Także trzeba będzie też się zapatrzyć w przyczepę do przewozu żywca. Tak, właśnie o tym wspominaliśmy z tym Alokiem. Tak, będzie trzeba coś kupić, bo to... No bez takiej przyczepy to ani rusz, nie? Dużo się jeszcze zmieści. Jeszcze dwie łyżki, nie? Ja mam w tej chwili 25 ton. No to jeszcze troszeczkę wejść. Jeszcze półtorej łyżki. No tutaj mam troszeczkę, w tym New Hollandzie mam małą łyżkę, bo ona ma pojemność tylko 2000. O, to faktycznie. No to będziesz miał tam zajęcie przy tych szklarniach, bo ich trochę jest. No. Ważne, żeby tam pierwszy... Wezmę jedną łyżkę ze sobą, no. Ważne, żeby tam przywieźć, a później już sobie będziesz działał. Tak. Jeszcze jedna łyżka ci wejdzie, tak? No już chyba nie wejdzie nic, czy jeszcze? Jeszcze trochę wejdzie. Wysypiesz mi tam na kubkę i przyjedziesz tu z powrotem, nie? No, zgadza się. Że zaczniemy dzisiaj zabawę ze szklarniami, tam trochę ile się da, tyle się da, uzupełnimy pojemniki na nawóz, żeby te rośliny zaczęły Dobra. Już Dobra. Rosnąć. No ja mam pełno. Dobra. Jedziemy. Trzeba będzie też tam na szklarnię dostarczyć wodę. Tak, już tam Ursus stoi przygotowany z beczką, także w razie gdybyś się nudził, jak on tam będzie kładł, to możesz też właśnie przywieźć troszeczkę wody, nie? Tutaj sypiesz? Znaczy właśnie czekam na ciebie, gdzie to wysypać, nie? Właściwie to może by optymalnie, to może się odsuń trochę od tej łąki, od trawy i bardziej bliżej tutaj na ściernisku, nie? A nie wiem też ile tutaj się mieści w ogóle do tego. Ładuj. Tutaj ci wysypać, czy gdzie uważaj? No, może być. Dobra, ja podjadę teraz do Pawła, zostawię mu tam sprzęt, niech on ładuje. Ja będę wwoził wodę. Tak, myślę, że jeszcze ze dwa takie kursy zróbcie. I może Paweł też przyjechać już tutaj pod szklarnię, nie? No, ja mu zostawię sprzęt, jak on załaduje, to on przyjedzie z obornikiem. A ja będę wodę woził, nie? Bo nie wezmę tą ładowarkę teleskopową i będę tobie Alok pomagał. Wiesz co, słuchaj, nie będziesz miał chyba w czym pomagać. Właśnie zauważyłem, że tutaj mieści się w koryto tylko... Po te łyżki? Nawet nie, bo to półtorej się mieści. Aha. No spoko. No ale to... Wiesz, akurat... No to właściwie tylko ten jeden transport możecie zrobić. Jeszcze i powinno starczyć. I możesz tutaj przyjechać też od razu z tą ładowarką.
Chyba, że jeszcze ewentualnie możecie zrobić tak, że nałożysz mu więcej tego obornika i wywiezie się go gdzieś w pole, nie? A, no też prawda, możemy. Wtedy będzie już bliżej do zsypywania, nie? Paweł może aktualnie ładować, ja mu tam zostawiłem Deutscha. Także on jak sobie załaduje, tam może ci podwieźć, wróci, będzie robił załadunek, gdzieś to wywiezie na pole. A ja będę wodę dowoził, nie wiem jaką pojemność ma ta beczka. Fajnie. Prawie nic z całej łyżki i kurde, prawie nic nie wysypałem do koryta, tylko obok. Zabujało. To beczka ma pojemność 6000 litrów. No, dokładnie. No raczej nie starczy te. Będzie musiał doładować je. No nie wiadomo ile przyjmie w ogóle szklarnia, nie? Patrząc na zbiorniki, to raczej pojemne są, ale to wiesz, różnie bywa, nie? No słuchaj, te koryta też nie wyglądają na takie, co by przyjmowały tylko jedną łyżkę, no kurde. A, też. Szefie, co ty robisz? Akurat nie patrzyłem do przodu. No właśnie, no i widzisz, no i... się wykleja. No i no... Oj, będzie cię klepać, nie? Dobra, do takiego pojemnika na wodę tutaj wchodzi 2000 litrów. Także beczka starczy na 3 szklarnie. Beczka starczy na 3 szklarnie, tak? Tak, 2000 wchodzi, beczka ma 6 tysięcy mieści. To łącznie razem 3 beczki musisz przynieść. Naładowałeś już tam? No, ja już teraz jadę. Aha, już jedziesz tu z tym. No, bo już tutaj sobie już ustawiam ładowareczkę. Jadę do was. No, ale no to przywieź tą kubkę i przyjedź tu od razu ładowarką, bo jednak mi pomożesz. A jak to się wysypywało? Ku i to? Znaczy tutaj już będziesz mógł na samo ku, ale chodzi jeść tutaj dalej, bo zrobi się drugą kubkę, nie? Dobra. Tutaj zrób przy tych szklarniach, przy ścięciu. O, tu w tym miejscu, gdzie teraz znajduje się. Dobra. W tym miejscu, tak? Tak, kontroliku. No i co? Musisz przełączyć na przyczepę.
Kurczę, to nie jest przyczepa, kurczę, naczepa do tira. No ona jest strasznie duża. Czekaj. Dobra, poczekam. No, możesz jechać. Poczekaj, to odstawię to na... Gdzie to odstawię? To odstawię na farmie i przyjadę tu tą ładowarką teleskopową, nie? No tak, tak. To weź ze sobą łyżkę gnoju, nie? Dobra. Do tych tutaj szklarni po lewej, po prawej mojej stronie, to nie wiem, czy się dostanę. Wiesz co, tu przy schodkach powinieneś się dostać. No spróbujemy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Akurat tą beczką zapełnię te szklarnie, co tutaj uzupełniasz. I pojadę po kolejną, zobaczymy, może akurat uda się napełnić te pozostałe. No, powinno się udać. Bo tak, jak je stawiałem, to nie widziałem dokładnie, jak one są tam zrobione, wiesz? Nie wiedziałem, że to tak właśnie ten zbiornik, no i tak postawiłem. Paweł, jedziesz? Tak. Już się zaraz dzwonię za krzak. Zaraz mi powiesz, które tu już o ten napełniłeś. To znaczy zostały tylko dwie do napełnienia. Akurat jak masz pełną łyżkę? Tak. No to te dwie po prawej stronie pierwsze od razu napełni. Tak, z której to strony jest? Z tej strony, tak? No tak. Dobra. No, te dwie pierwsze od razu napełni. Powinno łyknąć 3000 i powinno 3000 jeszcze zostać, nie? Pół łyski tylko. No właśnie, i półtorej. Musimy kupić krokodyla do tego. Do New Holanda. Krokodyl ma większą pojemność. Dobra, to już wszystkie tutaj zapełniłeś, nie? No tak, wszystkie. O, widzę, że już nam ładnie rośnie. Idę zobaczyć. Rosną? O kurczę. No, zobacz. Tak, z drugiej strony są schodki, także. Idę. Parkurowiec będę. A co tu mamy? Sałatę? Sałatę, o kur... A nie, to nie jest kapusta? O kurde, ale to... Nie wiem. Nie, sałatę, nie. Zaraz ci powiem. To jest, rozumiesz, proszę ja ciebie... Sałata. A, to miałem rację. Mówiłem, że sałata, a ty jakąś kapustę sobie wymyśliłeś. Tak. Chodź zobacz pomidorki. I co, Titus, możesz? Nie bardzo, właśnie nie da rady. Nie wiem, czy z tamtej strony nie będzie bliżej. A teraz Darek, otwórz. Automatyczne drzwi, nie? Kurde. Dziękuję, panie Darku. No jedną na pewno mi się uda napełnić, bo akurat... Tą ostatnią. Tutaj ten zbiornik jest położony tak, że można dojechać bez problemu. Kurde, nie wiem, Titus. No spróbuję jeszcze od tej strony, co ty jesteś, wjechać, nie? No. A tu jak się nie uda, to trudno, te dwie będą bez wody cały czas. A w tym trzeciej rodzaju szklarni co rośnie? Zioła? Tak, tutaj zioła rosną. No. Największy biznes. No ba. Thank you.
Gdzie no, jeszcze się tu przywiezie trochę tego obornika, nie? Tu jest. Co? Szukałem Titusa, gdzie jest. A z tej strony kombinuję, jakby to podjechać, żeby to uzupełnić, te dwa ostatnie zbiorniki, ale to... Nie da rady. Więc to musiałbyś jeszcze bardziej na wprost podjechać. Wtedy byś tutaj może się wcisnął, wiesz? W ostateczności czeka nas przebudowa szklarni. Szkoda, bo tutaj już dziółka. O kurde. Co, możesz, czy nie? Nie wiada, ale spróbuję. Nie, nie chcę. Coś nas ucięło, kurczę. Jesteście, panowie? No, ja jest. Ale coś gra przylagowała. No właśnie. Wiesz co, poczekaj, tak patrzę, tutaj mi wyskakuje poziom wypełnienia wodą 0%. Ej, nie bardzo, niedobrze. No tutaj nie urośnie to, nie? No nie, bez wody raczej nie. Niestety, bez wody nie ruszy. No dobra, no to będziemy no musieli się tych przebudowa. No tych dwóch szklarni będziemy musieli się pozbyć, jeszcze zobaczę, czy to się da, jak... nie da się przebudować, nie? No po prostu jest, budujemy ją od nowa, no. No. To nie będzie wyjścia. No trudno, no dobra, no to ja je sprzedam te dwie, nie? Bo nie ma sensu. Ale czy w sumie jedną? Tą środkową sprzedamy, nie? No, przestaw tą środkową w takie miejsce bardziej dostępne i wtedy... Nie da się wtedy... jej przestawić, nie? Nie, może ta tutaj gdzieś koło gnoju. No. A ten zbój tam... Zdobędziemy jakieś pieniądze, to się kupi jeszcze. Dobra. Ale patrz, jakie tu ładne dziółka nam urosły. Chodź, o! No przepięknie. Ładnie widzą. Przejechałbyś się, wskoczyłbyś alok do tego. Do Ursusa. No. I przejechałbyś może po wodę i zobaczył, czy u owiec jest możliwość napełnienia. U owiec? No. Tam jeszcze 2000 ci zostało, nie? No tak, tak, ale wiesz co, może nie będziemy teraz ten zahaczać owiec. Sprawdzimy sobie poza odcinkem, może to lepiej. I tu weź tą ładową łarkę i zjedziemy. A ewentualnie będziemy je poić łącznie razem, jak już będziemy je też karmić, nie? No też tak możemy zrobić. Brałeś wodę z ujścia czy z rzeki? Do rzeki jeździł. No to ja też jadę do rzeki, tak pojechałem już tutaj do ujścia, ale... Właściwie tą wodę mogłem wylać do świń, nie? Skoro i tak już tu jestem. Także raczej my nie będziemy kupywać tej przyczepy, tylko będziemy ją wypożyczać od czasu do czasu od biogazowni. Tak, dokładnie. No chyba, że nam będzie częściej potrzebna, wtedy będzie można pomyśleć... Wtedy się zastanowimy nad kupnem. No, będzie można pomyśleć o odkupieniu, nie? Tak, może akurat będą mieli jakąś promocję. Że chcieli sami może zakupić jakąś inną, nowszą. I tu, dawaj, idziemy na grilla. Gdzie? No, możecie już iść na grilla, ja tylko napełnię wodą i... Chodź. Pokażę, jak tutaj mamy grilla. Jest nadal, żyje jeszcze tam, czy... Żyje, Azur, żyje. Dobra, grill rozpalony, czeka na ciebie. Aha, to już ja wiem. Godzina 17, kończymy na dzisiaj. Trzeba grillkę rozpalić. No. Rekreacja nas czeka. Chodź tam tylko do sklepu po kratę.
Ja już wiozę ze sobą całą beczkę. Kurde, to karetka nas zabierze. 6000 litrów, no co, mało? Na trójkę? Kurde, łykniemy to jak, nie wiem. Jedno dobre posiedzenie i beczka pęknie. No. To co, no to znowu zbieramy się jak w poprzednim odcinku. Gdzie ty znowu na ten stół wchodzisz? O nie, 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 nie. Będziesz zbijał nowy. No, to co, tak jak w poprzednim odcinku, znowu kończymy przy stole, przy grillu. Jest godzina, tak jak mówił Titus, prawie 17. No ale że jest weekend, no to kończymy troszeczkę szybciej sobie, tak rekreacyjnie. Co, nie? Może Titus powie, co tam na koniec jeszcze. Jak wszystko mamy w tej chwili, można powiedzieć, przygotowane. Tam Paweł z Alokiem załatwili wcześniej w chlewni. Alok w tej chwili też tam dowiózł trochę wody, także świnki mają wodę. Można powiedzieć, że świnki mają teraz wszystko. Pożywienie tak. I wyściółkę. No i dzisiaj zajmowaliśmy się, jak widzieliście, pracą przy szklarniach. Tam trochę uzupełnialiśmy nawozem naturalnym oraz była dowożona woda. Paweł tam robił w załadunku tego nawozu. Ja na początku trochę jeździłem z tą pożyczoną przyczepą. Dowodziłem Alokowi, no a Alok, jak widzieliście, on tam po prostu uzupełniał te pojemniki w obornik. Dokładnie. No i to by było na tyle w tym odcinku. Ja oczywiście zapraszam do komentowania, co wam się podoba, co wam się nie podoba. Tak, komentarze najważniejsze, pamiętajcie. Tak, dokładnie. No i oczywiście zapraszam na kanał Titusa, link znajdziecie w opisie. I do następnego odcinka, nie? No, do następnego razu, cześć. No, trzymajcie się, hej. No i z mojej strony trzymajcie się, cześć.